Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Witam się z Państwem, ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Pokój dobro. Proszę Państwa, kiedy słyszymy słowo prorok, automatycznie przenosimy się w zamierzchłe czasy. Na myśl przychodzi nam Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, być może wielu święty Jan Chrzciciel, prorok łączący Stary i Nowy Testament. Ale przecież wiemy, że prorokiem była również święta siostra Faustyna. I dziś chciałbym porozmawiać o niepewnościach związanych z jej prorocką misją i sposobach ich przezwyciężenia. A moim gościem jest siostra Elżbieta Ksiepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Witam serdecznie siostrę. Szczęść Boże. Witam Państwa. Proszę siostry, wraz z rozpoczęciem prorockiej misji świętej Faustynie towarzyszyły ogromne cierpienia, trudności. Czego one dotyczyły? Najkrócej mówiąc, pochodzenia objawień i realizacji misji. Prorocka misja siostry Faustyny rozpoczyna się od objawienia, które miała w Płocku w 1931 roku, kiedy to oczyma ciała zobaczyła Chrystusa i usłyszała Jego polecenie, że ma namalować obraz według tej wizji, którą widzi. Siostra Faustyna o tym wydarzeniu powiedziała spowiednikowi, ale on zinterpretował słowa Jezusa w sposób duchowy i powiedział: maluj obraz Jezusa w swojej duszy. Ale kiedy odchodziła od konfesjonału, usłyszała: mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby było miłosierdzia święto, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być święte miłosierdzia. Więc siostra Faustyna wiedziała, że obraz, który ma namalować, to nie obraz duchowy, ale obraz materialny. Ale jednak dręczyły ją niepewności, czy to polecenie rzeczywiście od Boga pochodzi. Tym bardziej, że słyszała od sióstr różne przestrogi, ostrzeżenia, że bywają złudzenia, więc się po prostu lękała, żeby im nie ulec. Nawet wprost mówiła do Jezusa: Panie, czy Ty jesteś Bogiem moim, czy widmo jakie? Kolejna sprawa to właściwie poczucie wielkiej niemocy. Czuła się niezdolna do wypełnienia tego wielkiego zadania. Dlatego prosiła Jezusa i mówiła: zmiłuj się nade mną, miej miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi tak wielkich rzeczy, bo przecież wiesz, że jestem proszek nieudolny. Prosiła, żeby Jezus komu innemu dał te wielkie łaski, bo ona nie jest ich zdolna wypełnić. Czy w tej sytuacji ktoś pośpieszył z pomocą świętej Faustyni? Bo wiadomo, że Panu przez ludzi przemawia, pomaga, na przykład przełożone. Jaką rolę odegrały? Właśnie pierwszą osobą po spowiedniku, która dowiedziała się o objawieniach, jakie miała siostra Faustyna, była przełożona płockiego klasztoru matka Róża Kłobukowska. Ona zażądała znaku z nieba na potwierdzenie prawdziwości tych objawień. Jezus odpowiedział, że taki znak da poprzez łaski, które udzieli przez ten obraz. Następnie o tych objawieniach dowiedziała się przełożona generalna, matka Michaela Moraczewska, która później odegrała bardzo ważną rolę w całej misji siostry Faustyny. Zadaniem przełożonych było przede wszystkim rozpoznać, skąd pochodzą te objawienia. Radziły się wielu kapłanów, ale i same też odsyłały siostrę Faustynę do kapłanów. Rzecz tym, że w Płocku siostra Faustyna nie miała stałego spowiednika, nie miała osoby, z którą mogłaby rozeznawać te doświadczenia duchowe. I taka sytuacja trwała przez półtora roku. Można sobie wyobrazić, ile w tym czasie musiała wycierpieć przez półtora roku z powodu właśnie tych niepewności. A Jezus nie cofał tych poleceń, ale wręcz przeciwnie, ukazywał się siostrze Faustynie, jak wielką rolę poprzez to dzieło ma do spełnienia w Kościele i w świecie. Mówił do niej: wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i dzieła tego, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu. Czy wreszcie pojawił się jakiś kapłan, który by pomógł rozeznać świętej Faustynie? Od kogo te objawienia są? Tym kapłanem, który po raz pierwszy rozpoznał, że te doświadczenia, które przeżywa siostra Faustyna, pochodzą od Boga, był jezuita ojciec Edmund Elter, człowiek wykształcony i bardzo świątobliwy, profesor Gregorianum, który akurat na 3 lata przyjechał do Polski i prowadził rekolekcje dla sióstr w Alendowie. Na tych rekolekcjach była siostra w listopadzie 1932 roku. Jezus obiecał jej, że w czasie tych rekolekcji upewni ją co do misji, jaką jej zleca. Powiedział jej, żeby w drugim dniu rekolekcji poszła do spowiedzi. Przed tą historyczną spowiedzią siostra Faustyna przeżyła ogromną walkę duchową.
Szatan wmawiał jej, że nie ma potrzeby, aby o tych rzeczach opowiadała spowiednikowi, że na spowiedzie to trzeba mówić grzechy, a to, co ona przeżywa, to nie ma żadnego znaczenia, że najlepiej zrobi, jeżeli to wszystko odrzuci jako złudzenie. Była ogromnie umęczona tą walką i wołała na pomoc Jezusa. Kiedy skończyła się konferencja i ojciec Elter zasiadł w konfesjonale, nie zastanawiając się, szybko podeszła do kratek konfesjonału. I właśnie w tej spowiedzi wyznała wszystko, co miała w swojej duszy, a ojciec Elter upewnił ją, że to, co przeżywa, nie jest ani marzycielstwem, ani złudzeniem, ani histerią, że te rzeczy naprawdę pochodzą od Pana Boga. Zalecił jej wierność tym natchnieniom i modlitwę o stałego kierownika duszy, który by jej pomógł w tych doświadczeniach, w rozeznawaniu tych doświadczeń. Radość jej była tak wielka, ponieważ otrzymała to, czego od dawna pragnęła, że ktoś w imieniu Kościoła powiedział jej: na dobrej drodze jesteś, to wszystko od Boga pochodzi. I jeszcze dodatkowo w tym dniu przeżyła w swojej duszy obecność trzech osób boskich. No, można sobie wyobrazić, jak czuła się uspokojona. Napisała w dzienniczku, że dziwiła się, jak mogła wcześniej doznawać tyle trudności i niepokojów. Po tych rekolekcjach pojechała do Warszawy, aby przygotowywać się do złożenia ślubów wieczystych. Później na kolejne rekolekcje tutaj do Krakowa. No i nadszedł ten najważniejszy dzień w życiu każdej osoby konsekrowanej, zakonnicy, zakonnika, dzień złożenia ślubów wieczystych. Jak przeżyła święta Faustyna ten dzień? Siostra Faustyna do tych ślubów, do tego wydarzenia właściwie przygotowywała się przez całe życie zakonne, ale w sposób taki intensywny przez okres trzeciej probacji, który w naszym zgromadzeniu trwa 5 miesięcy. Rekolekcje przed ślubami wieczystymi trwają 8 dni. Odprawiała je siostra Faustyna tutaj w Krakowie i tutaj też w czasie tych rekolekcji odbyła bardzo ważną spowiedź u ojca, też jezuity, Józefa Andrasza. Też człowiek wykształcony, przygotowany, wielki znawca życia duchowego i właśnie on jako drugi po ojcu Edmundzie Elterze upewnił siostrę Faustynę, że doświadczenia i misja, którą otrzymuje, od Boga pochodzą. Więc tak upewniona 1 maja 1933 roku składała śluby wieczyste. To wydarzenie dosyć szczegółowo opisała w swoim dzienniczku i właściwie cały ten opis można by było zamknąć w jednym słowie – miłość. Napisała w dzienniczku, że nie umiałaby żyć bez Jezusa ani jednego dnia, ani jednej chwili. Ale też Jezus powiedział: o lubienico moja, nasze serca złączone są na wieki. Pamiętaj, komuś ślubowała. Po ślubach wieczystych siostra Faustyna została skierowana do pracy w Wilnie, ale ten czas chyba nie był zbyt łatwy dla niej, ponieważ jechała taka obciążona psychicznie, że nie zrealizowała poleceń, życzeń Pana Jezusa, no bo nie był namalowany obraz Jezusa Miłosiernego, nie było ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia. Czy tam w Wilnie, w tym klasztorze, znalazł się ktoś, kto jej podał dłoń, kto jej pomógł, kto ją pocieszył? Tak, Pan Jezus o niej pamiętał, obiecał jej, że taką pomoc znajdzie i tę pomoc dał jej właśnie w Wilnie w osobie księdza Michała Sopoćki. To był też człowiek przygotowany na miarę tej misji, jaką Bóg polecał siostrze Faustynie. I właśnie przy pierwszej spowiedzi siostra Faustyna rozpoznała go jako tego, który ma jej pomóc w realizowaniu misji miłosierdzia. Ale wcale na początku nie było to takie proste, ponieważ również przeżywała pewne trudności w wyjawieniu swoich przeżyć duchowych. Ale tak się złożyło, że rzeczywiście ksiądz Michał Sopoćko bardzo pomógł siostrze Faustynie i był tą pomocą daną przez Boga do realizacji tych zadań, jakie miała do wykonania. Serdecznie siostrze dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W następnym odcinku zobaczymy, w jaki sposób siostra Faustyna realizuje życzenia Pana Jezusa. Ja się z Państwem żegnam. Pokój, dobro.